Ewelina pojechała do Olsztyna, ja jeszcze zostałem w Gdańsku, bo mam robotę jutro nagraniową. Jest fantastyczna pogoda, wieje, jest zimno, jeszcze brakuje deszczu tylko do tego. Do galerii przyszedłem, bo mam paczkę do odebrania. Mam spory sentyment do Galerii Bałtyckiej, bo jest to miejsce, w którym podjąłem moją pierwszą pracę zarobkową, taką normalnie na pełen etat, w Kropie jako sprzedawca. Pracowałem tam pół roku i naprawdę bardzo fajnie wspominam ten czas. Zawsze chodziłem na drugą zmianę, bo mieszkałem właśnie jeszcze wtedy w Falowcu i cały czas był imprezowy klimat i no bardzo ciężko by wyglądało życie, w którym musiałbym wstawać o 6, kiedy wszyscy melanżują do 6. Jak na razie te montowanie filmów z rana idzie mi, no różnie. Dzisiaj mamy, no już po 13, ja mam jeszcze niezłożonego vloga. I to jest najkrótszy film w ogóle, więc będę musiał troszeczkę więcej zacząć nagrywać. No bo 3 minuty, no to troszkę za krótki ten film jest. Tak być nie może. Kawę se robię. Ci, którzy kojarzą tę wspaniałą bajkę, napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony odcinek albo ulubiony moment Shinchena. Mój, jak uwalił mamie lodami sukienkę. Wiecie, kiedy najbardziej lubię jeść? Kiedy nie muszę sobie sam robić jedzenia. A najlepszym deserem jest Raffaello i nawet nie próbujcie z tym dyskutować. 7 dzień codziennego vlogowania za mną. Póki co miałem tylko jeden taki poranek, kiedy wstałem rano i mówię: Boże święty, ja naprawdę muszę coś montować. Vlogowanie oprócz tego, że ma mi pomóc we wcześniejszym wstawaniu, to ma jeszcze mi pomóc w tym, żeby być cały czas w takim rytmie nagrywania i montowania, no bo jest to teraz moje jedyne źródło utrzymania i no słabe by było, gdybym sobie to odpuścił. A niestety znam siebie i wiem, że nieraz już było tak, że jak łapałem się jakiejś zajawki, czy to był futbol freestyle, bieganie, czy siłownia, to był taki moment, w którym poczułem jakieś wypalenie, pojawiało się jakieś lenistwo, pojawiała się jakaś dłuższa przerwa i bardzo ciężko było mi wrócić do tego z powrotem i no często te zajawki po prostu porzucałem i nie rozwijałem się w nich tak bardzo, jakbym chciał. A teraz moja praca polega w bardzo dużym stopniu na tym, żebym sam wychodził z inicjatywą i sam podejmował jakieś działania, żeby zarobić jakieś pieniądze. Więc muszę podtrzymywać te filmowo-montażowe flow, bo nie będę miał co jeść. Serio, to jest przegięcie pały z tą pogodą. A skoro jesteśmy już przy trzymaniu się postanowień, to idę na siłownię. Mam nadzieję, że w trakcie tego vlogowania, chociaż właśnie przez ten miesiąc będę tak bardzo regularnie chodził. No i odpowiedź, dlaczego porzucam zajawki po jakimś czasie, kryje się właśnie w tym zdaniu. Chociaż właśnie przez ten miesiąc. Z takiego teoretycznego punktu widzenia ja doskonale wiem, dlaczego ja odpuszczam sobie te rzeczy po jakimś tam czasie. Dlatego, że myślę tak o sobie, jako o osobie, która odpuszcza właśnie jakieś tematy i mówię w ten sposób o sobie, przez co ja tych rzeczy nie realizuję. No bo jak mam czegoś nie odpuścić, jak myślę o sobie jako o człowieku, który rzeczy odpuszcza? A myślę o sobie w ten sposób, bo odpuszczam tematy. A dlaczego je odpuszczam? Bo tak o sobie myślę. To jest takie błędne koło nawyku. No i jest tylko jedna metoda, żeby przeciąć w końcu ten łańcuch. I receptą na przerwanie tego łańcucha jest, jakby to banalnie nie brzmiało, aktywne działanie. Czyli wyłamanie się z tego swojego schematu i długotrwałe, regularne działanie. I wtedy oszukam swój mózg, że nie jestem gościem, który sobie odpuszcza, który ma fajny zapał, tylko jestem typem, który jak sobie coś postanowi, to to robi. I jest sumienny, regularny. To jest jedyna metoda. Bo jakim prawem moje czyny nie miałyby wskazywać na to, że mam sumienny zapał, kiedy w ten sposób właśnie o sobie myślę. I może to wszystko brzmieć bardzo, bardzo banalnie, no bo to tak naprawdę takie jest. No, ja jak takich rzeczy słucham gdzieś tam w internecie, pierwsza jest taka reakcja, no wow stary, naprawdę nie wiedziałem, że żeby być regularnym, to muszę być regularnym, dzięki. Ale taka jest prawda. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest takie wzięcie odpowiedzialności za to, że ej, no stary, to ty decydujesz o tym, czy ty jesteś właśnie regularny i sumienny, czy nie jesteś. Tylko od ciebie
tym przypadku ode mnie zależy. Czy będę na tę siłkę chodził dłużej niż miesiąc, czy tylko przez ten miesiąc będę regularnie ćwiczył. Taka wzięła mnie chęć na takie gadki, no bo mocno mnie dotknęło to, kiedy usłyszałem właśnie siebie w aparacie, jak mówię to. Chociaż właśnie przez ten miesiąc pomyślałem, kurde stary, naprawdę myślisz o sobie jako o kimś właśnie takim porzucającym jakieś postanowienia. No fajnie byłoby myśleć o sobie inaczej, no bo może to przynieść dużo dobrego. Fajnie wyszło, bo mam vloga zmontowanego tego już na jutro, więc jutro nie muszę rano wstawać i montować, więc mogę pospać dłużej.